Proszę bardzo, proszę pan. Panie redaktorze, z tego co pan mówił, wrócę do podstaw pana wszelkiego rodzaju wypowiedzi, czyli do ulubionej teorii spiskowej dziejów. Praktycznie rzecz biorąc, to niezależnie co byśmy tu cokolwiek mówili, cokolwiek robili, to w chwili obecnej wpływy służb, tych poważnych służb, tych kilku poważnych ośrodków na całym świecie są no, przerażające, bo nie tylko jest kwestia manipulowania progowego, podprogowego, edukacją, wpływania na świadomość człowieka, na zoperowanie mu jego umysłu, że on uważa, że to przestaje myśleć po prostu. Są inne metody jeszcze straszne, bo jest broń ultimatywna i bakteriologiczna i inna i tam jednak no ci mniemam rozsądni, bardzo rozsądni ludzie w myśl zasady, no, że oni to dlatego są bardzo rozsądni, bo to oni trzymają w niewielkiej ilości jakieś to są ugrupowania trzymające władzę. No praktycznie rzecz biorąc, my nie mamy takich służb, bo one jeszcze mogą motywować swoje społeczeństwo, na przykład służby Stanów Zjednoczonych mogą motywować swoje społeczeństwo do takiej, a nie innej działalności gospodarczej i nad tym trzymać to i pilnować, bo one takie odnośnie Węgier, one by nie istniały, gdyby nie istniał potencjał gospodarczy Stanów Zjednoczonych. One są związane jak gdyby. To jest, jeśli mogę panu wejść w słowo, to jest, proszę pana, taki problem, rzeczywiście nasz problem bardzo poważny, polityczny, być może najważniejszy, że znaczy wyeliminować wpływu tajnych służb, czy armii, czy jednych i drugich na życie publiczne, to jest niepodobieństwem. No i nawet nie wiem, czy byłoby to celowe, bo państwem ktoś musi rządzić. Przecież nikt nie zgodzi się na to, żeby państwem rządziła ulica, zwłaszcza takim państwem, które ma broń jądrową. No i co, tam ulica będzie decydować, kiedy tej broni jądrowej użyjemy? Nikt na to nie pozwoli. To jest za poważna sprawa, żeby tu w ten sposób puszczać się na takie hazardy. W związku z tym, no ktoś, co jest potrzebne do rządzenia państwem? Dwie rzeczy właściwie, siła i wiedza. I jednym i drugim dysponują tajne służby i armia. I jednym i drugim dysponują. I tak jest w wielu państwach. Demokratyczne te procedury to tak jest rodzaj tam parawanu, za którym naprawdę się... Bo ja byłem kiedyś, jak byłem w Australii, byłem w Canberrze. No i postanowiłem wziąć udział w życiu politycznym Australii. I poszedłem do parlamentu, żeby sobie tam przysłuchać się debacie. No i rzeczywiście bardzo ciekawa była debata. Najpierw przemawiał jeden poseł, a na sali była jeszcze jedna osoba, taka pani, i speaker, który bohatersko walczył z sennością. I ten poseł przemawiał, po czym skończył przemówienie, ukłonił się i wyszedł. I przemawiać zaczęła ta pani, już tylko do speakera, który już walczył z sennością w stopniu heroicznym. I ja zrozumiałem, miałem przykład, że nie tam są podejmowane decyzje, na pewno nie tam. To jest dobra lekcja była, ale no to dobra, nie tam, to znaczy, a gdzie? A no to właśnie dobrze się nad tym zastanowić, gdzie? I nasz problem polityczny bardzo poważny, i tu się różni Polska od państw poważnych, że w państwach poważnych tajne służby służą swojemu państwu, bo wiedzą, że nie będą miały innego. I co więcej, dodatnie sprzężenie zwrotne, tak przez dziesięciolecia ukształtowane, że jeżeli to państwo będzie w dobrym stanie, to i ich możliwości też będą duże, oni tam poza granicami nawet będą mogli różne sztuki wyprawiać. No i to i dobrze. Natomiast nasz problem polega na tym, że nasze tajne służby od 1944 roku służą komu innemu. I to właściwie, no i tyle. No. To jest bardzo poważna sprawa, bo jak można to zmienić? No, dwie możliwości są. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Trzeciej nie ma.
No kto ich będzie wychowywał, jak to wie pan? No mówiłem, że dziedziczenie pozycji społecznej jest. No. To tak. A drugie moje pytanie. Tak, proszę przypomnieć. Drugie pytanie to było, chodziło mi o to, że wspomniał pan o tym niemieckim generale, który utracił prawa nabyte, a jednocześnie... No nie utracił właśnie, sąd mu przyznał, generał Heppner, tak. Tak, ale utracił wskutek tego, że znajdował się w takiej sytuacji, że miał nad sobą Adolfa Hitlera i... Ale właśnie nie miał, proszę pana, niech pan zrozumie, że on wystąpił... Powiedział panu, że później Hitler polikwidował to prawo. No tak, ale już na przyszłość, jemu nie odebrał, bo już nie mógł. Ale zważywszy teraz na to, że powiedzmy mamy rozbuchaną biurokrację, czyli 3 miliony, które są jakąś tam siłą, która głosuje, i mamy rozdawnictwo, to teraz to rozdawnictwo są właśnie ludzie, które traktują jako prawa nabyte, więc czy żeby przeciąć, przerwać te prawa nabyte bez powolnego procesu legislacyjnego, czy sugeruje pan, tak powiedzmy półsłówkami, że potrzebujemy kogoś takiego jak Hitler, czy wojna, czy jedno? Nie, niekoniecznie, wie pan, ani Hitler, ani wojna, bo Hitler jednak, wie pan, miał dużo takich bzików, które tam były niepotrzebne, a strasznie dużo nieszczęść na świat sprowadziły. Natomiast powinniśmy się zastanowić, czy przypadkiem, żeby to wszystko przeforsować, czy nie odejść od procedur demokratycznych. Tak. To tak jak Stefan Kisielewski mówił, jak jeszcze w 89 roku, kiedy światło nie było oddzielone od ciemności, tam się wszyscy zastanawiali, co by tu zrobić, to Stefan Kisielewski miał bardzo prosty program polityczny. On się lubował w paradoksach takich. Na przykład ulubiony toast Stefana Kisielewskiego to był taki: za wspaniałe powodzenie naszej beznadziejnej sprawy. I wtedy przedstawił bardzo krótkich żołnierskich słowach program polityczny: wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm. Pan jest za. No jasne, że jestem za. Ja w ogóle nie jestem ultrasem demokracji. To już państwu mówiłem. Państwem ktoś musi rządzić, no to niech rządzi. Ja bym się wcale nie obrażał, jakby bezpieczniacy czy tam wojsko rządziło państwem. Ja ich nie za to krytykuję, że oni rządzą państwem. Ja ich krytykuję za to, że robią to źle. Bo gdyby robili to dobrze, to niech im Pan Bóg da zdrowie i tyle. No. Taniej by to może kosztowało. Biurokracja zawsze jest, bo to wie pan, się tego nie da, tylko wie pan, zawsze, proszę państwa, jak zastanawiamy się nad takimi sprawami, to dobrze jest stawiać sobie takie pozornie głupie pytania, bo one bywają szalenie inspirujące. Na przykład pewien astronom, to się nazywa w astronomii paradoks Olbersa, postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Odpowiedź na to pytanie wcale nie była łatwa. 100 lat zajęła. No i wreszcie okazało się, że dlatego, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. No, takie właśnie odchłanne wnioski wynikły z głupiego pytania, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno. Proszę bardzo. Mieliśmy do 18 sale, ale... A, no to jesteśmy w cęgach reżimu. Tak, bardzo fajnie. Chcemy się zrzucić. Nie, akurat to było tak, że mamy salę za darmo wynajętą, ale była tam do 18, ale było wszystko później obgadane jeszcze raz. Nie nadużywajmy gościnności. Tak. Mamy to stulecie odzyskania niepodległości. Będzie teraz Marsz Niepodległości, dla których jest zmorą taką. I tu się chciałem zapytać, jak pan to widzi, jak ostatnio rząd zapraszał, najpierw narodowców wcześniej nie chciał zaprosić do tej całego komitetu, a teraz nagle mówi, że idźmy razem w całych... No więc to jest ilustracja, że rząd postępuje zgodnie z indiańskim przysłowiem. Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich, a najlepiej pokieruj nimi. To tak w sztuce mrożka tak jest, jak tam jeden taki ambicjoner polityczny staje i powiada tak, to jak się nazywa ten ruch i jakie ma zasady ideowe ten ruch, na którego czele mam stanąć? No, ponieważ ruch narodowy jest potencjalnie niebezpieczny w tym sensie, że może się
przekształcić w polityczną alternatywę, to się robi wszystko, żeby go, jak go nie można rozbić, to żeby przejąć nadzór nad nimi. Ale pan minister ten, Brudziński, jak został ministrem spraw wewnętrznych, to przecież powiedział otwartym tekstem, że będzie Ruch Narodowy zwalczał. I robi to. I robi to. No, przy pomocy z takich metod właściwych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, to znaczy różnych takich prowokatorów tam nazywa, którzy doprowadzają do tego, że ten Ruch Narodowy właściwie jest rozbity całkowicie. Całkowicie rozbity. Więc to tak się robi. To tak się robi. Wybory we Francji. Przecież Emmanuel Macron, obecny prezydent, to jest taki właśnie produkt tajnych służb francuskich. Ja uważam, że to jest facet, który został przez wywiad francuski wystawiony po to, żeby zablokował drogę do prezydentury Frontowi Narodowemu. No i zablokował. I teraz jego notowania są najniższe w historii. Jeszcze żaden prezydent Francji nie miał takich niskich notowań. Rzeczywiście i słusznie, no. I słusznie. Ale zagrodził drogę Marine Le Pen. No i wystarczy. I Murzyn zrobił swoje, a potem niech tam idzie z tą panią nauczycielką tam do kupy i tak.